To jest dzień w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie i równie serdecznie witam mojego i państwa gościa w studiu, którym jest Elżbieta Zielińska, Kukiz 15. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry. Zaczniemy od sprawy, która od kilku dni wywołuje bardzo wiele komentarzy i pewnych reperkusji też politycznych, no ale trudno, żeby takich reperkusji politycznych nie było. Po słowach prezydenta Legionowa Romana Smogorzewskiego, który złożył niedawno rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej, ale dalej będzie się ubiegał o prezydenturę w Legionowie. Jak pani poseł ocenia tę decyzję i też te słowa, które no, tę burzę wywołały prezydenta Legionowa? Myślę, że jednak honorowo, gdyby pan prezydent Legionowa chciał postąpić, to jednak by zrezygnował z udziału w wyborach w tym momencie, bo po prostu obraził swoje współpracownice, osoby, które go wspierają, i dziwię się, że taka była reakcja samej Platformy Obywatelskiej, bo oczywiście teraz jest takie rozmywanie trochę, że to nie był nasz kandydat, tak? Natomiast to był członek rzeczywiście Platformy Obywatelskiej. To była osoba wspierana bardzo mocno przez posła Grabca, ale także trzeba powiedzieć, że tydzień po tej konwencji jeszcze poseł Brejza prosił, żeby głosować na prezydenta Smogorzewskiego. I to nie jest tak, że ta reakcja rzeczywiście na te słowa, które padły, no bardzo obrzydliwe i wulgarne na tej konwencji, że była natychmiastowa. Reakcja była dopiero wtedy, jak wicemarszałek Tyszka tak naprawdę opublikował na Twitterze te różne skierowane właśnie do kandydatek w słowa, i dopiero wtedy tak naprawdę można było dokonać oceny prezydenta. Wcześniej nikt nie widział problemu, a trzeba też dodać to, że na tej konwencji były też media lokalne i wcześniej no nie wypłynęły te jego zapiski, tych jego słów. I to świadczy też o tym niestety, że w wielu miejscach jeszcze w Polsce mamy te pewnego rodzaju takie patologie lokalne, tak, że się tworzą pewnego rodzaju układziki w zależności towarzysko-zawodowe i tolerujemy tego typu właśnie zachowania, bo to, co też trzeba podkreślić, to nie było pierwsze takie zachowanie prezydenta Legionowa, bo w tym momencie pojawiają się głosy też współpracownic kobiet z Legionowa, które gdzieś tam wskazują, że niestosowne wypowiedzi do nich były kierowane już wcześniej, że na jakiejś gali boksu pan prezydent się haniebnie zachował. Tak, to o tym można też na portalu w Polityce.pl przeczytać. Niestety, no, to jest po prostu osoba, która przez wiele lat no, była tolerowana tak z tym swoim zachowaniem. Ale pan prezydent mówi o tym, że niestety wypowiedzi wyrwane z kontekstu mogą wprowadzać w błąd i mają na celu zdyskredytowanie mojej osoby w oczach mieszkańców w tym gorącym przedwyborczym okresie. Przepraszam, jeśli ktokolwiek poczuł się urażony moim słowem. Jaki mógł być kontekst wypowiedzi, jeżeli pan prezydent Smogorzewski przedstawia kandydatkę i mówi, że to jest ta pani od seksu, ona mi się tak kojarzy, tak? No to jaki mógł być kontekst tego typu wypowiedzi? No to już się nie ma co głupio tłumaczyć. Tak jak mówię, są możliwości zachowania się honorowo i poseł Grabiec też się mógł zachować honorowo, a on na koniec tej konwencji, gdzie siedział na publice, podśmiewał się razem z innymi obecnymi tam osobami i na koniec wręczył mu szablę, prowadź nas w wodzu, no tego typu słowa. Natomiast w żaden sposób nie wziął w obronę tych kobiet, które były tak, a nie inaczej przedstawiane. Zgadza się pani poseł ze słowami Pawła Kukiza, że to jest porażające, że takich włodarzy mamy w Polsce mnóstwo. Takie słowa Paweł Kukiz powiedział właśnie w kontekście tej sprawy. Tak, to jest porażające, bo rzeczywiście często latami nie wychodzą takie sprawy i to często takie osoby kandydują i nawet są później wybierane, bo i w Olsztynie osoba,
która oskarżona była o gwałt. No, w Gdańsku mamy osobę, która jest tutaj na wiceprezydenta bodajże gdzieś tam już przedstawiana na ten urząd i prowadziła stronę z Wyrole. W Kutnie to poseł Rzymkowski akurat wobec tej osoby starał się jakoś przeciwdziałać. Mamy osobę, która też no jakieś takie dziwne komentarze typu może pójdziemy na basen i ta osoba kandyduje i jest kandydatem w wyborach, więc coś takiego jest dla mnie porażającego, że często to środowisko najbliższe wie o tego typu, że ta osoba tak się zachowuje i nie stara się reagować i że to nawet media jakoś tam lokalne często nie upubliczniają tego typu zachowania, a moim zdaniem powinny, bo powinny być takim hamulcem i tak taką kontrolą, tak? Te media powinny być taką kontrolą społeczną, ale też trzeba powiedzieć, że radni powinni być zawsze kontrolą tego włodarza. No właśnie, a często są takie powiązania pomiędzy włodarzem a radnymi, że jednak no, nie wychodzą takie sprawy. A czy patologiczna jest też ta kadencyjność, z którą mieliśmy do czynienia w Polsce, bo pan Smogorzewski pełni urząd prezydenta Legionowa od 2002 roku? Moim zdaniem, jeżeli, bo ja na przykład u siebie mam przykłady takich włodarzy, gdzie rzeczywiście ileś tam kadencji rządzą, ale są bardzo pozytywne wyniki jakby ich pracy. Natomiast jeżeli właśnie wynikiem jest tworzenie się pewnego rodzaju układu lokalnego, jeżeli taka osoba właśnie zaczyna traktować ten urząd jako taki swój folwark, czuje się już tak pewnie, że nikt nie jest w stanie jej zagrozić i nawet niespecjalnie w czasie wyborów stara się przekonać mieszkańców do siebie, tylko ona czuje, że już ta grupa mieszkańców odda na niego głos, on już jest pozamiatany, on wygra i też okazuje w tym samym brak szacunku wobec wyborców, tak? Nie poddaje się tak naprawdę tej weryfikacji, tylko po prostu już czuje, że już jest sprawa wygrana. To jest wtedy patologiczne zachowanie i wydaje mi się, że jednak więcej jest takich, niestety, jak już pełnimy urząd którąś tam kadencję, to niestety więcej tych patologicznych zjawisk jest, aniżeli rzeczywiście jest tak, że po prostu są to tak dobre osoby, że cały czas chcemy, żeby pełniły ten urząd. Aczkolwiek, tak jak mówię, u mnie są takie osoby w powiecie, gdzie rzeczywiście te inwestycje idą do przodu i mieszkańcy są zadowoleni. Natomiast no niestety to zasiedzenie się w danym ratuszu, a trzeba też powiedzieć, bo często się patrzy na politykę centralną, że tu są takie frukta, że jest to, tamto, a natomiast w polityce samorządowej też są bardzo duże pieniądze. To są spółki miejskie z pensjami, których nawet żaden minister nie ma. To są często olbrzymie przetargi i to naprawdę jest niestety wtedy bardzo patologiczna sytuacja, kiedy tworzy się taka sieć powiązań zawodowo-towarzyskich. I wspomniała pani poseł też o mediach lokalnych przy okazji tej sprawy. Tutaj wychodzi pomysł od Kukiz 15, aby zakazać finansowania lokalnej prasy przez samorządowców. Kukiz 15 ma złożyć projekt ustawy właśnie zakazujący takiego finansowania. Takie informacje dzisiaj przekazał wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Takie zakazy są też w innych państwach, na przykład we Francji. Natomiast no, takich niestety, takich właśnie przykładów jak pana Smogorzewskiego, że media lokalne nagrywały tą konwencję, jednak nic stamtąd nie wyszło, jest więcej. Natomiast też trzeba powiedzieć, że te media lokalne no, mają ciężką sytuację. No właśnie, bo z czego one mają być finansowane, jeśli nie z samorządu? Mógłby powstać fundusz, który mógłby pomagać właśnie takim mediom lokalnym, bo ja też mam takie przykłady u siebie, że lokalni dziennikarze, którzy chcą być niezależni, bo często to są 2-3 osoby, które zakładają sobie małą redakcję, które zakładają sobie mały portal i chcą rzeczywiście społecznie w ten sposób pracować, później mając nadzieję, że przekształcą to rzeczywiście w medium lokalne. No często takie osoby mają bardzo pod górkę i tam, gdzie są osoby jakoś zaprzyjaźnione z danym burmistrzem,
wójtem, gdzie nagrywają te różne rzeczy dla niego i dostają w ramach przetargu tą umowę, mają o wiele lepszą sytuację. Jednocześnie są często właśnie ślepe i głuche na różnego rodzaju nadużycia w samorządzie, a te niezależne dziennikarstwo niestety na tym bardzo mocno traci. I takie osoby często po kilku miesiącach to rezygnują, bo nie są w stanie po prostu tego prowadzić, bo każdy ma rodzinę, każdy jeszcze musi dodatkowo zarabiać, jeżeli się w ten sposób nie jest w stanie utrzymać. A teraz kończąc ten temat, przejdźmy do ważnego tematu dla Kukiz15 w kontekście wyborów samorządowych. 14 października w Warszawie odbędzie się konwencja Kukiz15, samorządowa konwencja tych stołecznych struktur Kukiz15 na czele z Markiem Jakubiakiem, który kandyduje na prezydenta Warszawy. Czy wszystko dopięte już na ostatni guzik w kontekście tej konwencji? Myślę, że jeszcze cały czas jest dopracowywane wszystko. Natomiast no, ja się bardzo cieszę, że akurat Marek Jakubiak porusza te takie bardzo istotne kwestie blisko mieszkańców Warszawy, typu nawet kanalizacja, dostęp do świeżej wody, bo kiedy mamy coraz śmielsze propozycje, aczkolwiek dla stolicy śmiałe propozycje też są dobre, trzeba mieć fantazję, to jednak w pierwszej kolejności są bardzo ważne te kwestie dla mieszkańców, takie naprawdę podstawowe, tak? Bo na przykład moja gmina wiejska jest w pełni skanalizowana, a na przykład tutaj stolica, jedna z większych w Europie, w ogóle największa w Europie Środkowo-Wschodniej, okazuje się, że tego akurat jak dostęp do świeżej wody czy kanalizacji na przykład na Pradze mieszkańcy nie mają. Ale Grzegorz Schetyna i Rafał Trzaskowski podczas ostatniej konwencji Platformy Obywatelskiej chwalili 12 lat rządów prezydent Hanny Gronkiewicz-Wąc. Tak, jednocześnie cały czas powtarzają, jest ta stara śpiewka i te stare obietnice i tak naprawdę się zastanawiam, czy naprawdę wierzą, że mieszkańcy uwierzą im po raz czwarty w te same obietnice. Wydaje mi się, że to jednak na cierpliwość warszawiaków jednak za dużo. A co by było, gdyby okazało się, że Marek Jakubiak zabrał głosy Patrykowi Jakiemu i w pierwszej turze wygrywa Rafał Trzaskowski bez drugiej tury? Nie sądzę, żeby Rafał Trzaskowski nie ma aż takiego poparcia, żeby przekroczyć 50% w pierwszej turze. To po pierwsze, a po drugie, no kiepsko mu idzie ta kampania, tak szczerze mówiąc. Więc ja tutaj myślę, że raczej wynik Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego będzie wyrównany. Natomiast to też jest ważne, to żeby Marek Jakubiak zrobił dobry wynik, który będzie ważny dla naszych struktur, to po pierwsze, bo nie walczy się tylko i wyłącznie o stanowisko prezydenta, ale też jak będą wyglądały wybory w poszczególnych dzielnicach i wybory do Rady Warszawy. I ważne jest też to właśnie, żeby podkreślić te najistotniejsze kwestie dla mieszkańców, a Marek Jakubiak to robi, więc wszyscy mu bardzo mocno kibicuję. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję, życzę bardzo dobrego wieczoru. Elżbieta Zielińska, Kukiz15, była moim państwa gościem. To wszystko teraz. Przed nami krótka przerwa i wracamy do państwa już za chwilę.